Cześć, witacie dzisiaj na kanale Q21, ja mam na imię Paweł. Dzisiaj mamy dla Was film o produkcie, który jest nowością, już bardzo popularną. Wszystko co było się sprzedało, dużo pytań, zero kontentów w internecie. Zatem no naturalnie musimy Wam dać ten film. Dzisiaj mówimy o Sharlingu SCD 1.3. Na samym początku chciałbym Wam przedstawić, czym tak właściwie jest to urządzenie. Jest to nic innego jak odtwarzacz CD i SACD, który również ma opcję streamingu. I już samo to powoduje, że jest to praktycznie urządzenie jedyne w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o ten budżet, ponieważ no, odtwarzacze Super Radio CD jest coraz mniej, a tutaj mamy właśnie odtwarzacz Super Radio CD, który też jest połączony ze streamerem. Nie jest to taki pełnoprawny streamer a la, nie wiem, Eversolo DMP A6 na przykład, jednak DMP ma dużo więcej funkcji, jest bardziej funkcjonalny, aczkolwiek no, mamy tutaj opcję streamowania muzyki, więc jeżeli jesteś osobą, która głównie jednak słucha na płytach CD lub Super Audio CD, ale jednocześnie chciałbyś mieć streamer, żeby czasami sobie coś puścić, lub żeby żona sobie coś puściła, lub na przykład próbujesz sobie poszukać jakiejś nowej muzyki przed ewentualną decyzją co do zakupu płyty, no to jest to świetne urządzenie dla Ciebie. Sharlink SCD 1.3 działa na systemie M-Touch, który będzie m.in. dostępny w nowym DAPie M5 Ultra. Jest to ich system, który działa po prostu płynnie, stabilnie, dobrze. Nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o obsługę tego urządzenia. Urządzenie obsługuje się m.in. z ekranu. Mamy tutaj 5-calowy ekran na froncie urządzenia, który działa ponownie płynnie. Nie jest to OLED, więc nie oczekujcie pięknej głębi, ale jest to urządzenie, które działa i wygląda naprawdę dobrze. Dodatkowo macie w zestawie pilot, jeżeli chcecie na przykład używać go właśnie jako klasycznego CD-ka i nie wstawać z kanapy, jeżeli chodzi o przełączanie się między utworami, możecie jak najbardziej robić to za pomocą pilota. Jeżeli chodzi o kwestię streamera, to mamy tutaj wbudowane takie funkcje jak DLNA, AirPlay, Bluetooth oraz możliwość odtwarzania muzyki zarówno z dysku sieciowego, jak i z dysku po prostu lokalnego, który macie podłączony do wejścia USB w tym urządzeniu, co powoduje, że możecie sobie na przykład załadować cały dysk twardy muzyką, podpiąć do SCD 1.3 i puszczać sobie muzykę w bardzo prosty sposób. Oczywiście, jeżeli podepniecie zewnętrzny dysk do wejścia USB na froncie tego urządzenia, to również jego zawartość wyświetli się w aplikacji, z której będziecie korzystać. W urządzeniu mamy również budowane opcje ekwalizacji, mamy upsampler m.in. do DSD512, a jeżeli chodzi o Bluetooth, to mamy tam takie kodeki jak LDAC, AptX HD oraz AAC. Dodatkową wisienką na torcie, jeżeli chodzi o ten ekran, jest to, że możecie sobie na nim wyświetlić wskaźniki wychyłowe, a wiem, że wielu z Was to lubi, a dodatkowo, jeżeli na przykład słuchacie muzyki z Tidala, to będą Wam się wyświetlać okładki. Aczkolwiek bądźmy całkowicie szczerzy, ten ekran nie jest bardzo duży, więc jeżeli siedzicie od tego urządzenia na przykład 4 metry na kanapie, no to nie spodziewajcie się, że cokolwiek przeczytacie siedząc i słuchając muzyki. Oczywiście z SCD 1.3 możecie korzystać jako z transportu, ale musicie pamiętać, że jeżeli chcecie zrobić transport SACD, to ten format jest downsamplowany do 88.2 kHz. Jeżeli chodzi o wyjścia analogowe, to mamy tutaj zarówno RCA, jak i XLR, więc jest to urządzenie zbalansowane. Co ponownie, macie w tej cenie urządzenie, które naprawdę ma bardzo bogatą funkcjonalność, a dodatkowo możecie je podłączyć do dużych urządzeń audio, które mają na przykład wejścia XLR. Jeżeli Wasz wzmacniacz ma wejścia XLR, to zdecydowanie warto to urządzenie połączyć właśnie takimi przewodami. Na koniec kilka przemyśleń, jeżeli chodzi o samo SACD. No jest to format, który tak naprawdę jest troszkę wymierający, jest coraz mniej urządzeń, które wspierają SACD, które wychodzą na rynek, aczkolwiek jest to dalej format, który gra naprawdę świetnie. Jeżeli w ciągu wielu lat zbudowaliście sobie dużą bibliotekę właśnie płyt SACD i chcecie z nich korzystać, no bo doskonale wiecie, że grają świetnie, wszyscy to wiedzą, no to jest to urządzenie, które bardzo przyjemnie, że wyszło właśnie w 2024 roku, czyli jest to urządzenie, które dalej wspiera tą technologię, a tak jak powiedziałem przed chwilą, niedużo już niestety tych urządzeń wychodzi na rynek. A dodatkowo właśnie oprócz tego, że macie tutaj SACD, macie też streamer, czyli możecie sobie tak naprawdę większość czasu odsłuchiwać z płyt, ale jeżeli macie ochotę na przykład posłuchać czegoś na Tidalu lub chcecie komuś coś dać posłuchać lub po prostu gotujecie obiad i nie chce Wam się zmieniać płyt i chcecie po prostu sobie puścić Waszą ulubioną playlistę na przykład na Tidalu, to urządzenie też to wspiera, co powoduje, że jest to świetne rozwiązanie na jedno jedyne urządzenie, które załatwi Wam cały temat źródła w Waszym systemie audio. Teraz przed kamerę zaproszę na chwilkę Michała, który Wam wytłumaczy, co siedzi, jeżeli chodzi o techniczne aspekty w tym urządzeniu i dlaczego jest to takie fajne. Cześć, nazywam się Michał Sommerfeld. Chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o technicznych detalach Sharlinga SCD 1.3. Jego sercem jest napęd tackowy firmy Sanyo z Japonii. Jest to dobrej jakości jednostka, która spokojnie lata pożyje i ten model HD870 jest wykorzystywany w wielu innych urządzeniach na rynku, więc mamy sprawdzone rozwiązanie. Jeżeli chodzi o, moim zdaniem, najbardziej ciekawą część tego urządzenia, jest to sekcja przetwornika cyfrowo-analogowego, który bazuje na układzie
AKM4499EX oraz na AKM4191EQ. Zapytacie, dlaczego dwa układy, skoro to jest jeden przetwornik? Już wam tłumaczę. W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań, takich jak na przykład Sabre, inżynierowie z japońskiego AKM-a rozdzielili sekcję filtrów cyfrowych i oversamplingu od sekcji samego przetwornika, tych układów, które przerzucają te 0 i 1 na sygnał analogowy. Dzięki temu inżynierowie mają dużo większą kontrolę nad projektem oraz można upakować dużo więcej mocy obliczeniowej do filtru, co daje nam możliwość uzyskania gładszych, lepszych filtrów cyfrowych, które wpływają już bezpośrednio na brzmienie. Co się dzieje za przetwornikiem? Za przetwornikiem znajdziemy sekcję analogową oraz przedwzmacniacz zbudowany z wykorzystaniem układów MuSes 8920. Ci z Was, którzy troszeczkę bardziej się interesują techniką audio, wiedzą, że są to doskonałe układy wzmacniaczy operacyjnych klasy premium, również z Japonii. Naprawdę bardzo fajne układy, miałem z nimi do czynienia, troszeczkę mają świetne, fajne, analogowe, miękkie brzmienie. Naprawdę cieszę się, że poszli w tym kierunku. Generalnie cały odtwarzacz jest zbudowany z użyciem naprawdę wysokiej jakości komponentów od firm takich jak Wurt Electronic, Panasonic, Nichicon, Elna. Więc naprawdę nie możemy się też stresować, że cokolwiek będzie się działo, jeżeli chodzi o trwałość tego rozwiązania, ponieważ komponenty są naprawdę fajne. Ostatnią ciekawostką, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest wyjście i kwadrat S. Jest ono o tyle ciekawe, że jest to układ, który jest to rozwiązanie, które jest wykorzystywane pomiędzy układami scalonymi zazwyczaj w obudowie, już w środku w urządzeniu, nie między zewnętrznymi urządzeniami. To, co bardzo mi się podoba w rozwiązaniu Shanlinga, ze względu na to, że ten standard nie jest do końca jeszcze standardem, firmy jeszcze się kłócą, która implementacja jest najlepsza, Shanling udostępnia nam kilka różnych opcji konfiguracji tego wyjścia, tak żebyśmy mogli podłączyć ich źródło do jak największej ilości przetworników wyposażonych w ten standard. Podsumowując, mamy naprawdę fajne komponenty, mamy bardzo ciekawy układ DAC-a, jeden z topowych na rynku w tym momencie, mamy przedwzmacniacz, masę wejść i wyjść oraz do tego, jako taka wisienka na torcie, mamy naprawdę fajny wzmacniacz słuchawkowy oparty o układ TPA6120, który może nie jest najmłodszy, ale zapewniam Was, że napędzi większość słuchawek na rynku, może z wyjątkiem jakichś flagowców. I to tyle, jeżeli chodzi o dokładniejsze informacje techniczne. Wracamy do Pawła. A skoro to już mamy za sobą, to teraz przechodzimy do najważniejszego elementu tego filmu, oczywiście jak zawsze, czyli do tego, jak SCD1.3 brzmi. No i co tutaj dużo gadać, jest to Shanling. Shanling przez wiele lat wypracował to swoje house sound, tak zwane, czyli dźwięk, który jest obecny w większości ich urządzeń. I SCD1.3, całe szczęście i bardzo mnie to cieszy, również ma ten typ dźwięku. Już oczywiście spieszę z wytłumaczeniami. Ten dźwięk jest płynny, analogowy, lekko cieplony, bardzo przyjemny. To jest dźwięk, który płynie, który jest delikatny, który jest bardzo kolorowy, ale jednocześnie 1.3 ma dużą scenę, ma sporo detalu, nie jest to dźwięk zamulony ani przedobrzony w żadną stronę. Co powoduje, że świetnie się tego urządzenia słucha długimi godzinami, ponieważ on nie męczy, nie jest ostry, nie jest twardy, nie jest natarczywy i zbyt analityczny. Tutaj muzyka płynie, tutaj jest muzyka, która ma dać Wam dużą przyjemność, która ma być kolorowa, taka mięsista, ale też analogowa, tak nawiązująca tak naprawdę do winylu, co jest dosyć zabawne, bo jest to odtwarzacz SACD i streamer, aczkolwiek no tutaj nie jest to brzmienie typowe tak naprawdę dla dzisiejszych streamerów, nie jest to dźwięk neutralny, nie jest to dźwięk równiutki, tutaj mamy dźwięk podbarwiony, ale w tą dobrą stronę. To też powoduje, że będzie to urządzenie, które łatwo sparować z resztą systemu, ponieważ nie jest bardzo, bardzo jakiś. On jest po prostu delikatny i jest bardzo łatwy do słuchania. Zatem jeżeli macie system, który na przykład jest delikatnie zbyt ostry, to świetną zrobi robotę. Jeżeli natomiast macie system, który już gra muzykalnie i gładko, to on tego też nie przedobrzy. To nie będzie taka kolejna cegiełka do tego, że ten dźwięk jeszcze spowolni, jeszcze się zamuli, bo to nie jest urządzenie, które gra dźwiękiem zamulonym. To jest urządzenie, które gra dźwiękiem bogatym, analogowym, płynnym, ale jednocześnie szybkim. I detalicznym. No właśnie detalicznym, ponieważ tutaj zdecydowanie bardzo dużo detali nam to urządzenie podaje na tacy. Mamy dużą scenę, mamy szybki bas, jeżeli ma być szybki, mamy delikatną górę i piękną barwą średnicę. To jest po prostu dźwięk, którego chce się słuchać godzinami, płyta za płytą, czy też playlista za playlistą. To jest zdecydowanie Shanling, to jest tego typu urządzenie, które stawiacie i naprawdę nie musicie się martwić, czy ta muzyka zagra, czy ta płyta zagra, czy z moimi głosikami zagra. To zagra praktycznie ze wszystkim.
a jednocześnie mimo tego, że jest właśnie taki delikatny i swobodny ten dźwięk, to nie będzie problematyczny właśnie, nie będzie zbyt wyciągnięty, nie będzie zbyt detaliczny, nie będzie zbyt ostry, absolutnie nie. Tutaj mamy bardzo dobrze skrojony ten dźwięk, który po prostu działa, my takie urządzenia lubimy, które grają wszystko, ale jednocześnie mają swoją własną duszę. I tak jak już powiedziałem, nie ma co tego urządzenia porównywać na przykład z CX-anami od Cambridge'a, czy z DMP-A6, czy A8 od Eversolo, ponieważ jest to inny rodzaj urządzenia. No tam nie wsadzicie sobie płyty SACD, a tutaj wsadzicie. Jest to urządzenie, które jest prawdziwym kombajnem. Może nie jest ta opcja funkcjonalności i streamingu przede wszystkim tak rozbudowana, jak w najlepszych streamerach na rynku, aczkolwiek no macie też właśnie pełnoprawny odtwarzacz CD i SACD. W jednym możecie streamować, możecie sobie odtwarzać płytę. Jest to urządzenie, które ma bardzo dużo, oferuje bardzo dużo i wcale bardzo dużo nie kosztuje. I na tym chyba polega bardzo duża popularność tego urządzenia i mnogość Waszych pytań właśnie o STD1.3, bo dostajecie naprawdę za dobre pieniądze bardzo duże, jeżeli chodzi o funkcjonalność i przede wszystkim urządzenie, które gra i jest zrobione bardzo, bardzo dobrze. A zatem jeżeli mielibyśmy sobie podsumować krótko dzisiejszy odcinek, no to tak, jeżeli szukasz urządzenia, które otworzy Wam płyty CD i Super Audio CD w świetnej jakości, dodatkowo ma streamer, nie super zaawansowany, ale ma i ma też mnogość funkcji, dzięki temu możesz sobie otwarzać muzykę na przykład z lokalnego dysku, czy z Tidala, czy po Bluetoothie nawet czasami na przykład na imprezie chcesz komuś dać, to jest to urządzenie zdecydowanie dla Ciebie, ponieważ on oferuje dużo naprawdę w dobrych pieniądzach i przede wszystkim wszystko to jest sparowane z pięknym, tym bardzo wysokiej jakości dźwiękiem. Zatem mnie w ogóle nie dziwi popularność tego urządzenia. Oczywiście ja, jak zwykle, dziękuję Wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zadawania pytań w sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie!